czołem, kluski z rosołem i w ogóle hej ho. Słuchajcie, mam dzisiaj tyle energii, że mogę Wam przekazać jej bardzo, bardzo, bardzo duże pokłady, a gdybyście byli tutaj ze mną u mnie w domu, to po prostu tak Was bym wyściskała z całej siły, że normalnie szok. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za to, że pod ostatnimi vlogami i pod vlogmasami to się zaczęło, że wielokrotnie pisaliście mi o tym, że podoba Wam się to, że ja jestem taka szczera, że mam tyle energii i tak dalej. I przyznam Wam się do czegoś bardzo, bardzo szczerze. Normalnie kiedyś, jeszcze pół roku temu, nigdy w życiu bym nie zaczęła tak właśnie filmu jak teraz, jak dzisiaj, jak przed chwilą. Bo tak się przeważnie nie nagrywa, bo vlogerki tak nie nagrywają na YouTubie. Ale kurczę, przecież ja byłam jakaś nienormalna, świrnięta na łeb. Przecież ja sama wolę takie rzeczy oglądać i jeżeli jest gdzieś jakaś taka vlogerka, która tak nagrywa, to ja jestem w niej zakochana po prostu. I uzmysłowiliście mi to, że... Muszę sobie zmienić rękę, bo już boli. Uzmysłowiliście mi to, że fajnie jest nie wycinać różnych rzeczy z filmików. I kiedyś w pewnym momencie... Nie, to wyszło od tego, że kiedyś nie miałam czasu, albo mi się nie chciało, albo jedno i drugie. Nie miałam czasu, tak przyjmijmy, wyciąć jakiegoś tam fragmentu, gdzie ja się wygłupiam, gdzie coś. I po prostu wrzuciłam ten filmik tak na YouTube'a i słuchajcie, to był fragment, który najbardziej polubiliście. Po prostu śmialiście się tak z tego, że buki zrywać. No i od tamtej pory sobie myślę tak, kurczę, jeżeli moje wygłupy są właśnie takim fajnym elementem tych filmów, to właśnie tak powinnam robić i przeważnie powinnam właśnie to zostawiać, tak specjalnie, żeby było w filmach. No i od tamtej pory coś we mnie kliknęło, odblokowałam się, można tak to nazwać jak najbardziej, bo to co widzimy i to co ja Wam w sumie też bardzo często pokazuję w jakichś denkach, ulubieńcach czy czymś, no to jest oczywiście tak. Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku, pokażę Wam to, pokażę Wam tamto. No i nie, sorry, bez uśmiechu. Pokażę Wam dzisiaj taki kremik, pokażę Wam taki kremik. No ja wiem, można usnąć przy tym. Wiem, dlatego staram się to zmienić. Naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek. Jutro zobaczycie tego vloga. Nie wszystkie rzeczy, które tutaj się pojawią dzisiaj, będą z dzisiejszego dnia, ponieważ wyjeżdżam dzisiaj do Krakowa pod wieczór. Jedziemy w 8 osób taką naszą paczką na taki spontaniczny wyjazd. I powiem Wam, że będzie osą i pszczołą. Oj, to jest taki mój żarcik. No, że właśnie zawsze jak mówię osą, to tak osą i pszczołą. I mnie to bawi. Ej, bawią mnie takie małe rzeczy. Tak samo jak graliśmy kiedyś w Baza. Mamy taką grę na PlayStation. Coś takiego jak Milionerzy. No, sprawdźcie sobie w internecie albo zobaczcie gdzieś na mojego vloga któregoś. Nie będę teraz tłumaczyć, bo jak ja się rozgadam, to zaraz wiecie. No i słuchajcie, i... Są tam różne kategorie i między innymi jedną kategorią jest nonsens. No i było kiedyś pytanie, jak się nazywa mucha bez ucha? No i tak wiecie, wszyscy tego zaznaczyliśmy. No i odpowiedzią było, że mucha bez ucha nazywa się nazywa się i to jest coś, co mnie mega bawi. Słuchajcie, robiłam wczoraj tartę kokosową. I w sumie zmieniłam ją na wegańską tartę kokosową, ponieważ tam... trzeba było dodać jedno jajko i miód, no to dodałam do tego różne inne składniki zamiast jajka i syrop klonowy zamiast miodu. I słuchajcie, z mojej tarty kokosowej został mi tylko jeden malutki kawałek, który sobie w sumie tutaj zostawię i go zjem dzisiaj. Na spodzie jest kasza jadlana, a z różnymi tam innymi składnikami jak mąką, właśnie tym a la jajkiem, czyli tam dodałam wodę, proszek do pieczenia i olej. Znaczy oliwę z oliwek, o tak. No tutaj na górze jest mleko kokosowe, które jest ubite i też dodane z innymi składnikami. No i na górze jeszcze posypałam tymi płatkami migdałowymi, które trochę się rozwaliły. Ale dobrze, niech poleży. Nienawidzę takiego ciasta bardzo, bardzo lodowatego wyjmować z lodówki i je jeść. A tutaj patrzcie, tu są rzeczy już na ziemi, które sobie przygotowałam. Na te chipsy to nie patrzcie, bo to mój mąż wczoraj nie dojadł
jak wrócił z delegacji. No, nieważne, ogólnie tak, wzięłam blender, przygotowałam sobie kostium, ale muszę go zmienić na trochę inny, bo akurat w tym nie lubię, ale on tak ma być symbolicznie, żebym nie zapomniała kostiumu. Tak, nie wiem, czemu to leży tu. Ej, nie żebym misia zabierała ze sobą. Nie chcę brać misia. Ej, czemu on tu leży? Oczywiście prostownica, coś do spania. Znaczy te zwłoki misia. Ej, czemu te zwłoki misia tam leżą? Przygotowane do wyjazdu. Czy ty z nami jedziesz? Nie, ty jedziesz do teściów. Ale masz tu misia, masz. Zobaczcie, jakie zwłoki z niego zostały. Tak, no co, szczurku? O, pani ciocia obudziła, tak. Pani ciocia obudziła. Zobaczcie, jakie już ma długie włosy. Spineczkę ma też, żeby jej grzywka nie wchodziła do oczu. Ojej, ona jak ma takie długie kudły, to jest do siebie trochę niepodobna. Nie widać jej, że ma długie uszy. No tak, lubisz pieszczoty, co? Lubisz. Siedzę właśnie przy komputerze i trochę pracuję. Tak spojrzałam na moje nowe naklejki z sowami i mi stwierdziłam, że może by tak delikatnie gdzieś chociaż jedną albo ze dwie przykleić. Na przykład tutaj w ten górny róg, tutaj w ogóle mam zaklejoną kamerkę. Bo ostatnio znajomy pokazał mi, jak bardzo prosto można kogoś podglądać, kogoś obcego. No ale nieważne, o tym może kiedy indziej, jak Was to interesuje. Na razie wybierz mi jakąś sowę. Zastanawiam się, czy z tych, czy z tych. Cześć, witaj sowo. Co Wy na to, żeby ją jakoś nazwać? Jaki macie pomysł na imię dla tej sowy? Piszcie w komentarzach. Sieliczna maleńka. I ewentualnie jak chcecie, to mogę jeszcze jakąś przykleić, tylko dajcie znać, którą. To jest jeszcze też spoko. No i to jest fajna. Dużo ładnych. W ogóle te naklejeczki mam z Biedronki. Za 2,99. Przyszła mi dzisiaj przesyłka ze sklepu, ze strony internetowej Dla Smaku. Powiem Wam, że bardzo fajnie, bo w 2 dni kurier przyjechał. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jestem bardzo z nich zadowolona. Myślę, że jakość w ogóle produktów też będzie fajna, bo już to można tak poznać po samym ich wykonaniu i w ogóle masywności tego wszystkiego. Słuchajcie, kupiłam sobie taką piłkę między innymi do biszkopta. Wiecie, kroicie nią biszkopt na 2 czy na 3 kawałki, czy ile tam potrzebujecie. No i później możecie przekładać kremem. Jest to bardzo wygodne, dużo wygodniejsze niż nożem. Kupiłam sobie też taką właśnie szpatułkę do rozkładania kremu. Też jest to wygodniejsze niż małym nożem. Tortownicę w kształcie serca, bo przydaje się właśnie na walentynki, czy na jakieś urodziny, imieniny. No zawsze to jest ogólnie taki fajny kształt. Wiadomo, możemy zrobić okrągły biszkopt i to serce wyciąć zwyczajnie. No ale jak 10 zł kosztowała, to mówię, wezmę. Takie ładne, widzicie, fajne, fajne. Bardzo mi się podoba ta tortownica. Wzięłam sobie jeszcze rękawy cukiernicze silikonowe. Do tego taką jedną tyleczkę. I foremki, bo mówię na przecenie. Wzięłam sobie między innymi choinkę, bo ta moja z tego roku z Empiku jest taka bardzo, bardzo średnia. A że były po 3,50, więc wzięłam choinkę. Wzięłam też w kształcie zamku. Świetne z tego naprawdę będą wychodziły ciastka. Już widzę to ozdabianie i to, jak można będzie się fajnie wykazać. No i wzięłam sobie barwniki spożywcze, których jeszcze nie miałam, czyli między innymi czarny. Wzięłam też zieleń miętową, czyli taka fajna miętka będzie wychodzić. Wzięłam też złoty i tutaj mamy fiolet jagodowy. Więc tak wyglądają moje wspaniałe zakupy. Już się nie mogę doczekać, aż będę tego wszystkiego używać. Nie wiem, kiedy będę wrzucała ten vlog, ale myślę, że już będziecie mogli zobaczyć moje propozycje walentynkowych rzeczy jedzeniowych, czyli właśnie tortów w kształcie serca, czy cake popsów, ciasteczek, różnych takich rzeczy. Więc jeżeli tak, no to link będzie gdzieś tutaj wisiał, pewnie będzie też na dole, na końcu. Zobaczymy, ale myślę, że tak. Myślę, że najpierw będą rzeczy walentynkowe, dopiero później ten vlog. A ja zabieram się za pieczenie. Już muszę wszystko zobaczyć, wykorzystać i dam Wam później znać, jak to się wszystko sprawdza. No i Maltaś, zobacz, co Ci tu Pani przyniosła. Nie, może taki duszek. Och, jak dobre. Jakie smaczne, nie? No i poszła. Słuchajcie, ona uwielbia mozzarellkę. Naprawdę nie wiem czemu. Oczywiście kreweteczki też sobie już zrobiłam, ale jak będzie miała mozzarellkę, to mi ich nie zje. Taki plan. Jak się myliłam, sępina tutaj stoi. No to masz, jak już muszę Ci dać. Jezus. Nie przechytrzyłam psa. No, tak Wam chciałam pokazać, a nie krewetki. No co ona wyczynia? Kiedyś zostawiłam te ogonki i zeżarła wszystkie, jak tylko poszłam do łazienki. Zabrałam się także dzisiaj za zdjęcia.
na konkurs walentynkowy. Słuchajcie, takie są wspaniałe nagrody. Jak oglądacie ten filmik, tak w miarę szybko, odkąd on tylko wyszedł, to na pewno te nagrody jeszcze są, więc wpadajcie na bloga i na Facebooka, bo są naprawdę super. A niewiele trzeba będzie zrobić, tylko wkleić zdjęcie kojarzące się z miłością. Słuchajcie, Lalajna w ogóle wrzuciła nowy film i jestem bardzo uzależniona, o widać, że tutaj jakiś temat będzie bardzo dość bulwersujący dla niej. Słuchajcie, jestem uzależniona od jej filmów ostatnimi czasy. Naprawdę. I właśnie teraz idę się malować, więc biorę laptopa ze sobą, no i będę ją słuchać przy okazji. Ale ominę ten fragment z malowaniem i pokazywaniem tego tutaj, ponieważ ładuje mi się kamerka. Więc jak skończę, to jeszcze coś do Was zaraz pokażę. Przy komputerze właśnie trochę pracuję. I zobaczcie, już w ogóle odebrałam iPhone'ka. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. I oczywiście moje snapowe przyjaciółeczki. Nie, no tak naprawdę na żywo też. Belitka i Lady Chwila. I snapki, snapki, snapki z samego rana. Co tam słychać? Dzień dobry i wszystko. Więc my ogólnie z dziewczynami sobie praktycznie codziennie snapujemy. To jest bardzo fajne. Codziennie rano, w trakcie pracy, w trakcie lunchu, wieczorem. Czy mamy coś ważnego do powiedzenia, czy nieważnego. Aczkolwiek to jest przeważnie tak, że na przykład jeżeli ja siedzę w domu i się nudzę, to wtedy Belitka albo Lady Chwila mają coś ważnego do powiedzenia. I na odwrót. Jak one siedzą na przykład w domu, bo jest weekend czy coś, to ja mam tyle im do powiedzenia. Więc ogólnie non-stop gadamy. O, znowu snapy, snapy, snapy. Więc zaraz muszę sobie je pooglądać, ale broń Boże, nie będę Wam tego tutaj pokazywać. Nie, żeby tam było coś nie tak, ale wiecie, to są nasze prywatne sprawki. No i jak, kochani, dotrwaliście do końca vloga? Mam nadzieję, że tak, bo mam nadzieję, że pokazuję Wam fajne rzeczy, że oglądacie je w wolnym czasie i że dobrze się przede wszystkim ze mną bawicie. Dlatego dziękuję za dzisiaj, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, a jeżeli Wam się podoba, to wyślijcie ten czy jakiś inny fajny filmik komuś znajomego, żeby też zasubskrybował kanał. Chociaż tak naprawdę liczba teraz, którą mam, prawie 3000 widzów, również mi wystarcza, bo to jest taki ogrom ludzi, którego sobie nie wyobrażam. Jakby stanęło przede mną prawie 3000 ludzi, to jest mega. Aczkolwiek nie mówię, że byłoby mi miło, gdyby Was było więcej. Naprawdę. Dziękuję, kochani, za dzisiaj. Do zobaczenia niedługo.